Normalnie mam déjà vu. Witajcie na wandzinku, chciałoby się powiedzieć. 2 godzinki nad wodą i branie na kuleczkę. Chicken Inferno, słuchajcie, po długim czasie. Musisz iść. Dobra, dobra, a ty tam, bo tu się nagrywa. Widziałem, inna kulka podana. Całkowicie co innego. No poczekaj. No, ona ma 13-14 kilo. Cześć, witam się z wami, z tą piękną rybką. Jesteśmy na jeziorze Wandzińskim. 3 doby i proszę bardzo. Pierwsza ryba. Zobaczymy, co będzie dalej. No i nawet. Słuchajcie, rybka waży 13,5 kg. Wzięła na tonącą Skarb Forsa Chicken. 16 mm. Piękne ryby. Ojej, nawet nie mam co mówić. Dobra, wypuszczamy tą piękną. Tu chodź. Tu. Już płyniesz. Dziękuję. Brawo. Pięknie rozpoczęcie zasiadki. Tak jest. Tak, jak widzieliście, jesteśmy już po pierwszej rybce. Ledwie parę godzin. A gdzie parę godzin? 2 godziny, może półtorej. Zestawy w wodzie. Legendarna Chicken Inferno. No i pojechała. Niunia miała rację. Piękna kulka. Nietypowa, myślę. Były tu ostatnio zawody. Ludzie nie potrafili złowić ryby. No i musiały dostać coś innego, żeby to... Tak myślę, że o to tutaj chodzi. Podasz coś innego, czego w ogóle tutaj nie było. I jest. Piękna rybka, 13 kg. A tymczasem, zobaczcie. Głodni nie będziemy. Do tego dojdą jeszcze ziemniaczki pikantne w papryce. Zjemy sobie i wieczorem będziemy przewozić ewentualnie zestawy. Także początek zasiadki zarąbisty. Oby tak dalej. Zobaczcie, co się dzieje na naszych zestawach. I po tamtej rybie wciąż nie mamy brania. Masakra jakaś.
zobaczcie, w nocy nic się nie działo. Szefowa jedzie na konkreta. Bałwanek z dwóch tonących. Ale kulka ta sama. Chicken Inferno. Za chwilę przerzucamy. Właśnie, przerzucamy. Muszę zaktualizować to, co powiedziałem wczoraj. Przecież my tutaj łowimy z rzutu, a ja powiedziałem, że będziemy zaraz przewozić. Tylko rzut, słuchajcie. Tam już się też moczy. Midfish. Zalewajka. Także będą małe zmiany. Bo widać, że ryby żrą, ale potrzebują jakiegoś konkretnego impulsu, żeby łyknąć. Działamy? Tak jest. Daj mi stoperkę. Jak widzieliście, postanowiłem po kilku spławach, które obserwujemy w naszym rejonie, robi się ciepło, postanowiłem zmienić tą wędkę, z której nie ma żadnych, kurde, nawet oznak. Na niektórych wędkach żerują, widać, że żrą. Tutaj nie ma nic, zmieniam tego Roni Riga. 1,20 m. Zig. Będę normalnie zigował z rzutu i zobaczymy, co to przyniesie. Zobaczcie, jak nas te karpie robią w konia. Cały czas żrą na wszystkich zestawach naszych. Woda się gotuje, a my wciąż jesteśmy bez brania. Mija druga doba. Mamy drugą rybkę. O, nie, ja mam. Poczekajcie. Aj, ci pomogę. Dobra. Worek jest wytarowany. 12300? Nie. 12200, tak? 12200, mówiłem. No. Ale pięknie. Trzy podjazdy do tego brania. Rybka wzięła na
krab kryl, 20 mm kuleczka Wafters. Pięknie. Robimy rybkę. Doba bez kontaktu. I w końcu jest. No i słuchajcie, po dobie bez kontaktu z rybą postanowiłam zmienić jedną wędkę na Waftersa 20 mm krab kryl. No trochę poczekaliśmy, trochę ona pikała, dawała jakieś znaki, ale wiedziałam, że musi pojechać. No i długo nie czekaliśmy i jest oto taka piłeczka 12-200. Jestem mega zadowolona, że jednak ta zmiana dała jakiś rezultat. Myślę, że to nie koniec. Jest pięknie. Do zobaczenia później, mam nadzieję. A teraz wypuszczamy rybkę. Mordo ty, dziękuję. Tutaj, gdzie? On znajdzie. Wywozimy w to samo miejsce. Rzucamy. No, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do krążna, że wybłyski, tak? Rzucamy w to samo miejsce i miejmy nadzieję, że coś jeszcze strzeli. Nara. Siemanko, witajcie w sobotni poranek. Co tu się wydarzyło dzisiaj w nocy? To wiedzą tylko ci, co tu jeżdżą. Petarda, wczoraj narzekaliśmy, mieliśmy pierwszy kontakt. Czwartek o 13 coś, wczoraj o 15 chyba coś, nie? No. I jak w nocy odpaliło 3 brania, 3 rybki czekają w workach tam. Za chwilę wam je pokazujemy.
jest petarda. Mam nadzieję, że dzisiejsza nocka będzie tak samo nieprzespana, a może i uda się coś złowić w dzień. Także czekajcie i obserwujcie, jakie mamy ryby. Zobaczcie sobie pierwszego. Ten wziął jako pierwszy. Jest chyba najbardziej wypoczęty, ale możliwe, że będzie chciał się zademonstrować. No pokażcie tylko. Zobaczcie sobie, taki gagatek wziął na bałwanka z kuleczki 20 mm midfish, tonąca i podbita okrojonym popkiem, tym moim ulubionym tutti frutti, ananas. Piękny. Wypuszczamy i pokazujemy wam kolejne. Już chcę uciekać. Całą noc byłeś w wodzie i jeszcze chcesz uciekać? Piękna rybka. Płynął. W końcu zaistniałem na swoim własnym filmie. Druga rybka. Ten wziął na co? Wszystkie masz na jedną, nie? Tak. Wafter z 20 mm krab kryl. No już, już cię wypuszczam, poczekaj, już. Szajbusy. No chwila, chwila, chwila. No, teraz płyn. Płyn w końcu, płyn. Zobaczcie sobie, jak na razie wisienkę tej zasiadki. O, moja wisienka. Nowe PB szefowej. Yeah. 17-100. Piękna ryba. Nie dość, że ma tak piękne łuski, to jeszcze tuton. Malowany w pół. Petarda. Weź szybko fotkę spróbuj. Pokaż jeszcze raz tego potwora. Jak dam radę oczywiście, bo dla mnie to masakra tak wielką rybę złapać. Wielką. A co dopiero jakby miała dwudziechę. Zobaczcie rybkę. Gratulacje nowego PB. Nie będziemy lać, ale tradycja musi być. Dobra, dobra. Wypuszczamy rybkę. Poczekaj. Dziękuję. O, jeszcze mnie oblał. Teraz zobaczcie sobie, to specjalnie zostawiłem. W tych dwóch workach nic nie ma, ale w tym jednym, to widzicie? Przecież ta ryba zjadła taki obiad jak ja. Nie wiem, czy mi się uda tutaj to. Patrzcie. Ile? Ile ona miała tego zeżarte? No, ale rybki ogarnięte. Mamy coś po ósmej. Dziewiąta już nawet, no. Ogarniamy jakieś śniadanie i działamy dalej, bo to jeszcze nie koniec. Jeszcze doba przed nami.
Nie wierzę. Zobaczcie. Obiad, ledwo co kopytka. I branie. Ta sama przynęta. I ta sama godzina prawie, nie? No. I znowu w obiad. Ale poszedł. Aż dziwnie dziko idzie, nie? No bo to jest mały dzikus. Zobacz. Dobra, zobaczymy za chwilę. No, to nie jest karp. Owinął się chyba, co? Nie. Jo, zobacz. Ale poczekaj, teraz jak? Co to jest? Karp mały, pełnołuski wariat chyba. Ale jest. No jest, wypuszczamy małego gagatka. Nie będziemy wam go nawet pokazywać, bo jest gorąco. Nie no, może jak mi się uda tutaj go pokazać, to... Mały dzikusek, pełnołuski. O. Proszę bardzo. Płyń do domu. Rybkę, bo jest ciepło. Płyń. Powiększam. Szósta rybka. Jedziemy po 10. Tak jest. Witajcie w niedzielny poranek, ostatnia nocka za nami. No i powiem wam, działo się. Dołowiliśmy siódmą i ósmą rybę. Tej siódmej nie mamy nagrane. Była to taka dyszka, została wypuszczona 22:45 chyba jakoś. Zrobiliśmy zdjęcie, wypuściliśmy. A potem przed godziną 12 uderzyło już coś lepszego. Próbuję wam go pokazać. Ale jest tak wypoczęta. Zobaczcie. Zobaczcie sobie rybkę. O! Fajna kluska. 15-300. Ale daje popalić w kołysce. Robimy sesję. Wypuszczamy i potem opowiem wam jeszcze na zakończenie kilka słów. Wypuszczamy rybkę. Piękny jesteś. Płyń, do zobaczenia. Jest. A więc przyszła pora na podsumowanie tej zasiadki. Trochę się działo, ale nie było też rewelacji. Przyjechaliśmy w czwartek. Na dzień dobry 13:300. Wtedy doba bez kontaktu z rybą. Kolejna pojawiła się dopiero w piątek wieczorem po godzinie 18:00. I był to wynik tego, że Niunia postanowiła zmienić kulkę. I słuchajcie, warto to robić, bo do dzisiaj na tą kulkę z 8 ryb złowiliśmy 6. Jestem daleki od takiego przypuszczenia, że jest jakaś złota kulka i tak dalej, ale ta kulka rzeczywiście musiała tu zrobić robotę. Bo odkąd ją założyłem, cały czas ta wędka moja daje jakieś oznaki życia, a jeżeli jej nie miałem do wczoraj popołudnia, nie było nic.
totalnie nic, słuchajcie. Próbowałem wszystkich kulek, wszystkich sposobów podania i nic. Także kulką tego wyjazdu jest wafter z 20 mm krab kryl od Selecta. I na pewno ta kulka, który bon smakuje. No i pewnie fajnie się prezentuje, bo nie widzę innej możliwości. Co dalej? Wczoraj w dzień jedna. Nie, po tej piątkowej wieczornej, jeszcze dwie w nocy. Wczoraj w sobotę jedna mała w dzień i dzisiaj w nocy, słuchajcie, dwie, gdzie ja się trochę obroniłem. 15-300 zaliczyłem, bo takie rybki tu się jeździ, nie musi być 20+. Dała mi trochę popalić. No i wzięła właśnie na tego waftersa, tutaj z tej lewej strony. Prawa strona niestety już milczała do końca. Ani pika. Do teraz, słuchajcie, ani pika tam nie ma. Czyli miejsce też ma znaczenie. Oczywiście. No, my już mamy trochę gratów spakowane. Także będziemy kończyć ten film. Do zobaczenia w następnym.